Co łączy Onet, Gazetę Wyborczą, Newsweek i Gazetę.pl? Odpowiedzi pewnie nasuwa się przynajmniej kilka, jednak dziś chcemy przyjrzeć się jednej konkretnej, wspólnej cesze tych portali. Wszystkie co jakiś czas próbują obrzydzić Polkom macierzyństwo. Zdradziła 118 powodów, dla których nie chcę mieć dzieci. Mam dość szykowania kanapek do szkoły. Pewnego dnia odejdę, zostawię męża i dzieci. Wkręcanie nas w instynkt macierzyński jest sposobem, by trzymać kobiety za twarz. Marzyłam o dziecku, ale teraz nienawidzę być matką. A to wszystko w momencie pogłębiających się problemów demograficznych Polski. Jaki jest interes w tym, aby tak szeroko publikować takie artykuły? Mała literka, wielka zmiana. Głównym partnerem kanału Nie wiem, ale się dowiem jest KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem Nie wiem 5 zredukujesz cenę. KFD już wspiera kanał. A ty? 1 czerwca 2023 roku na kanale Onetu pojawił się wywiad z Jakubem Kapiszewskim. W wywiadzie tym poruszona została bardzo istotna kwestia spadającej dzietności. Dlaczego dzieci nie chcą, nie planują osoby bezdzietne? Tak. Tak, no bo to jest trochę inna sprawa niż w przypadku osób, które dzieci już mają, bo to wtedy pytamy, czy planujesz powiększyć rodzinę, no nie? Ale to tak jakby jest zupełnie inna para kaloszy. No i teraz wśród tych osób, które są bezdzietne, możesz te odpowiedzi pogrupować. Kobiety osobno, mężczyźni osobno, takie grupy wiekowe osobno, to dla nas imprezy robią. I to jest w ogóle niesamowite, to nas kompletnie po prostu zdziwiło, no nie? Że 3/4 kobiet bez dzieci wybrało odpowiedź nie lubię dzieci. Po prostu nie lubię dzieci, tak? Jako powód, czy planuje, dlaczego nie planuje pani tam w jakiejś przyszłości posiadania potomstwa? Bo nie lubię dzieci, tak? 74 czy tam 75% wskazań. 3/4 respondentek. Potem masz te wszystkie inne rzeczy, które bardzo często też się pojawiają w innych sondażach. Obawiam się o bezpieczeństwo ekonomiczne, że zostanę sama z obowiązkami związanymi z wychowaniem dziecka, że dziecko gdzieś tam nie pozwoli mi realizować swoich pasji. To te wszystkie rzeczy są, też mają bardzo dużo wskazań, najczęściej gdzieś tam po 68-67%. Czyli 2/3, ale najczęściej wybieraną odpowiedzią było nie lubię dzieci. I co ciekawe, u facetów to jest dopiero 7 najczęściej wybierana odpowiedź. 3/4 kobiet bez dzieci wybrało odpowiedź nie lubię dzieci. To wymowne słowa w kontekście odcinka. W rozmowie Onetu dziennikarz przyznaje, że z bardzo obszernego raportu wynika, że te Polki, które nie chcą mieć dzieci, najczęściej jako przyczynę wskazują to, że po prostu ich nie lubią. Mężczyźni, którzy deklarowali, że nie chcą mieć dzieci, wskazywali inne powody, a odpowiedź nie lubię dzieci była dopiero na 7 miejscu. Co natomiast wskazywali najczęściej? Brak mieszkania, trudną sytuację finansową oraz obawę o obniżenie komfortu życia. Na ekranie widzisz właśnie rozkład przyczyn braku chęci posiadania potomstwa i w zależności od płci. Podkreślę, że dotyczy to osób, które nie mają i nie planują dzieci. Przyczyny te różnią się między płciami. Onet opublikował naprawdę solidny raport na temat dzietności i warto się z nim zapoznać. Tylko czy przypadkiem ten sam Onet, a także inne portale, o których za chwilę, nie przyczynia się do pogłębiania powodów, dla których Polki nie chcą mieć dzieci, chociażby publikując takie artykuły, jakie przytoczone były wcześniej. Co ciekawe, znacznie trudniej znaleźć analogiczne treści skierowane do mężczyzn, co prawda istnieją, ale jest ich mniej i nie są publikowane w mainstreamowych mediach. Jakie są więc potencjalne powody tego, że takie artykuły powstają i są kierowane właśnie do kobiet? I to nie tylko na Onecie, bo mamy przecież przykład Gazety Wyborczej i sekcji Wysokie Obcasy czy Gazety.pl. Paradoksalnie odpowiedź kryje się w tym samym raporcie, w którym wcześniej bardzo dokładnie były opisane przyczyny, dla których Polki nie chcą mieć dzieci. Do najważniejszych przyczyn należały, przypomnijmy, nielubienie dzieci, obawa o przejęcie większości obowiązków, dziecko jako przeszkoda w realizacji pasji, czy dziecko jako powód obniżenia standardu życia. Dodatkowo Polska należy do państw o jednym z najwyższych wskaźników wypalenia rodzicielstwem, o czym w dalszej części odcinka. Tutaj natomiast warto wspomnieć, że problem ten dotyka nawet 9% matek. Łącząc więc kobiety, które nie chcą mieć dzieci z różnych powodów oraz fakt, że mamy w Polsce sporo odsetek wypalonych macierzyństwem matek, portale publikujące takie treści mają podatny grunt, czyli sporą grupę odbiorców, którzy utożsamią się z treścią tych publikacji. No, ale skoro tak, to równie dobrze tytuł mógłby brzmieć przykładowo Wyzwanie macierzyństwa zamiast Nienawidzę być matką. Tylko że tutaj dochodzi drugi czynnik,
emocje. W internecie każda emocja ma swoją prędkość. Media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, stały się platformami, na których emocje, czyli tytuły artykułów, rozprzestrzeniają się z niezwykłą szybkością. Badacze z Uniwersytetu Beihang w Chinach postanowili zgłębić to zjawisko, analizując miliony wpisów na chińskiej platformie mikroblogowej Sina Weibo. Okazuje się, że różne emocje rozprzestrzeniają się z odmienną prędkością. Radość rozchodzi się szybciej niż smutek czy obrzydzenie, ale to gniew i złość okazały się być najbardziej wiralowymi emocjami. Ciekawym zjawiskiem jest efekt domina, jaki wywołuje gniew. Jedna rozgniewana osoba może wpłynąć na kolejne, tworząc rozszerzający się krąg wrogości. Ale co będzie, gdy połączymy emocje gniewu z takim tematem jak macierzyństwo i dzieci? Mamy idealną receptę na wojnę w komentarzach napędzającą zasięg artykułu. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że wspomniane wcześniej artykuły są niereprezentatywne dla ogółu społeczeństwa. Najczęściej są pisane na podstawie jednostkowych doświadczeń lub skrajnych przypadków. Dokonywana jest generalizacja. Dziecko zniszczyło mi życie, muszę się męczyć, na nic nie mam czasu. Tworzy się zatem stereotyp macierzyństwa, które jest udręką. Weźmy na przykład ten sponsorowany post z portalu Wysokie Obcasy: macierzyństwo stało się przekleństwem. Sponsorowany w tym znaczeniu, że portal, który opublikował ten post, dodatkowo zapłacił za jego szerszy zasięg i dotarcie. Czasem marzę, żeby zrobił coś tak złego, by zamknęli go w poprawczaku, albo żeby uciekł z domu i zapadł się pod ziemię. Nie chcę być jego matką, ale muszę się nim opiekować. Zwróć uwagę, jak przytoczone wcześniej tytuły artykułów idealnie wpisują się w wyznaczniki tego, co utrzymuje uwagę. Są jednocześnie dotykające naszego codziennego życia, potencjalnej przyszłości, kontrowersyjnie opakowane, oburzające oraz skierowane do konkretnej grupy odbiorców, a przy okazji wzbudzają ciekawość. Macierzyństwo to doświadczenie wielowymiarowe, pełne niuansów i kontrastów. Nie jest ani sielanką, ani piekielną udręką. Prawda, jak zwykle, leży po środku. Niestety, obraz kreowany w mediach często skupia się na skrajnościach, szczególnie tych negatywnych, co może zniekształcać postrzeganie tego ważnego aspektu życia. Problem pojawia się, gdy media nadmiernie eksponują te trudne aspekty. Nagłówki krzyczące o koszmarze macierzyństwa, artykuły skupiające się wyłącznie na negatywnych doświadczeniach, czy programy telewizyjne prezentujące skrajne przypadki mogą tworzyć wypaczony obraz rzeczywistości. Taka narracja może skutecznie odstraszać potencjalne matki od macierzyństwa, ale także wpływać negatywnie na samopoczucie i samoocenę kobiet, które już są matkami. Kiedyś było łatwiej wychowywać dzieci, czyli próba zrozumienia sytuacji dzisiejszych rodziców. Jesteśmy dziś w gorszej sytuacji niż kilkadziesiąt lat temu, bo musimy być wszechstronne, a to wcale nie jest tak łatwo. Jest to bardzo ciekawe sformułowanie, które pojawiło się na Onecie w artykule zatytułowanym „Nie tak wyobrażałam sobie bycie matką, jest gorzej niż kilkadziesiąt lat temu. Opinia”. Otwiera ono dyskusję na temat presji i oczekiwań społecznych spoczywających na kobietach. Na przestrzeni dekad zdecydowanie zmieniło się to, w jaki sposób wygląda społeczna rola kobiety. Z opiekunki domu i rodziny na wszechstronnie uzdolnioną pracowniczkę, a jednocześnie dobrą i kochającą mamę. I oczywiście trudno jest połączyć rozwój zawodowy, spełnienie ekonomiczne i realizację pasji z byciem mamą. Natomiast wydaje się, że w Polsce wystąpiła pewnego rodzaju polaryzacja między jednym a drugim. Rodzina w Polsce ma słaby soft power. Mieliśmy przecież swego czasu wysyp artykułów, że matki z dziećmi zalewają bałtyckie wybrzeże. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce wielodzietna rodzina często kojarzona jest z patologią. Nie wszędzie tak jest. We Francji na przykład jest to wyznacznik sukcesu. W takich słowach wypowiedział się Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia. Trend wyśmiewania się z matek w internecie może znacząco wpłynąć na decyzje kobiet dotyczące macierzyństwa. Ciągłe narażenie na negatywne komentarze, memy i krytykę skierowaną w stronę matek tworzy zniekształcony, często przerażający obraz rodzicielstwa. Młode kobiety, obserwując te fale krytyki, mogą zacząć postrzegać macierzyństwo jako coś niepożądanego lub wręcz strasznego. Przez długi czas w Polsce, szczególnie po wprowadzeniu 500+, panowała narracja, że jest to program wspomagający patologię. Właśnie tak były postrzegane wielodzietne rodziny. Oto fragmenty artykułów, które przedstawiają rodziny korzystające ze świadczenia w stygmatyzujący sposób.
Sąsiadka wyciągała ze świadczeń ponad 4000 zł. Praca jej szkodzi. Roszczeniowe matki wychowują nieporadne pokolenie, które w przyszłości będzie miało problemy z nawiązywaniem kontaktów, a czasem nawet i z prawem. To plaga, z którą należy walczyć. Niechlubną popularnością cieszył się artykuł Gazety.pl, napisany na podstawie jednego anonimowego tweeta. Artykuł o tytule 1/3 turystów to beneficjenci 500+, dzieci drą się, ojcowie piją na umór. Bardzo szybko po opublikowaniu został usunięty ze strony. Taki obraz rodzin pod wpływem setek artykułów, memów i wpisów zostaje w głowach ludzi. Ale ponownie trzeba podkreślić, to wycinek rzeczywistości. Bo jak zerkniemy na inny wycinek, to okaże się, że jest mnóstwo rodzin, które robią wszystko, aby sprostać wyzwaniom rodzicielstwa, ale nawet o tym nie wiemy. Bo o nich nikt nie napisze tweeta w stylu: byłem na wakacjach i spotkałem wspaniałą rodzinę z grzecznymi dziećmi. Macierzyństwo jest trudne. Rozwój osobisty i zawodowy jest trudny. A połączenie jednego z drugim jest... No właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, że wręcz niemożliwe. Szczególnie staje się to niemożliwe do wyobrażenia w momencie, gdy wartość macierzyństwa jest dewaluowana. Może warto zmienić tę perspektywę i spojrzeć na rodzinę inaczej. Sprawne i kompleksowe zadbanie o dzieci pod względem logistycznym i ekonomicznym to prawdziwe wyzwanie i ludzie, którym się to udaje, zasługują na miano ludzi sukcesu, szczególnie jeśli łączą to z rozwojem zawodowym. Ale jest jeszcze męska perspektywa. Perspektywa, która również manifestuje się w przytoczonym wcześniej raporcie Kraj bez dzieci. Wśród przyczyn, dla których mężczyźni nie chcą mieć dzieci, najczęściej wskazywali oni czynniki ekonomiczne, takie jak brak własnego mieszkania czy trudną sytuację finansową. Dopiero za tymi przyczynami znalazł się czynnik bardziej indywidualistyczny – obawa przed obniżeniem komfortu życia ze względu na posiadanie potomstwa. To pokazuje, że o ile na kobietach spoczywa presja bycia elastycznymi i uniwersalnymi, kochająca mama i jednocześnie bizneswoman z sukcesami, o tyle na mężczyznach w dużej mierze spoczywa presja ekonomiczna, zadbanie o mieszkanie, finanse i bezpieczeństwo rodziny. Obie płcie natomiast dochodzą coraz częściej do wniosku, że rodzicielstwo może stać w sprzeczności z ich indywidualnymi celami. W obliczu tego warto zadać pytanie, komu służą kolejne publikacje mainstreamowych portali utwierdzające szerokie grono ludzi w przekonaniu, że bycie rodzicem to po prostu udręka? A jeśli nie służą, to... jaka jest alternatywa? Może zamiast publikowania kolejnych wyznań sfrustrowanych rodziców, którzy żałują swojej decyzji o posiadaniu potomstwa, spróbować edukować odbiorców, pokazując szerszą perspektywę. To znaczy z jednej strony piękno macierzyństwa, rodzicielstwa, wychowania potomstwa, a z drugiej wszelkie wyzwania, które się za tym kryją. Bo to nie tylko kwestia kariery zawodowej czy wygody. Nie da się przejść obojętnie obok faktu, że Polska należy do krajów o najwyższym odsetku wypalonych rodziców. Wypalenie rodzicielstwem to zjawisko, które jest wynikiem emocjonalnego, psychicznego oraz niekiedy też fizycznego wyczerpania nadmiarem obowiązków związanych z rodzicielstwem. Przyczyniają się do niego m.in. nadmierne oczekiwania społeczne i nadmiar wszelkich norm, które należy spełniać będąc rodzicem. Profesor Anna Matysiak tłumaczy, że to efekt pojawienia się zjawiska intensive parentingu, intensywnego rodzicielstwa. To model wychowania, w którym rodzice, chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start, próbują sprostać ogromnym oczekiwaniom, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Jesteśmy dosłownie bombardowani informacjami o tym, jak dziecko powinno się odżywiać, w jaki sposób rozwijać, które zainteresowania należy w nim zaszczepiać. Sam termin nie jest nowy, bo zaczął być zgłębiany już w latach 80. Co ciekawe jednak, najwięcej na ten temat zaczęło się mówić w okresie pandemii, gdy rodzice musieli sprostać nowej, trudnej rzeczywistości. Syndrom wypalenia rodzicielskiego opiera się na czterech płaszczyznach. Są to wyczerpanie rolą rodzicielską, emocjonalne dystansowanie się od dzieci, utrata przyjemności z bycia rodzicem, kontrast rzeczywistości ze wcześniejszym wyobrażeniem sobie siebie jako opiekuna, w dużej mierze związany z głębokim rozczarowaniem. Szczególnie ten ostatni punkt wydaje się często manifestować we wszelkich artykułach, które są listami do redakcji rodziców żałujących decyzji o potomstwie. Bardzo wiele zależy od tego, jak przyszła mama lub tata wyobrażają sobie swoje życie jako rodzice i czy to wyobrażenie jest spójne z realiami. Zanim zostałam matką, oglądałam wiele filmów i seriali z wątkiem macierzyństwa w tle. Niemal zawsze było ono w nich przedstawiane jako coś prostego i przyjemnego.
Można w nich było być matką, a jednocześnie kobietą odnoszącą sukcesy zawodowe, mającą przy tym świetną sylwetkę, czas na życie towarzyskie i nieschodzący uśmiech z twarzy. Tak też początkowo wyglądało moje wyobrażenie macierzyństwa. Po roku bycia matką zrozumiałam boleśnie, że nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. To wyznanie wpisuje się idealnie w wypalenie ze względu na weryfikację oczekiwań. A może to element szerszego zjawiska? Wspomniane wcześniej cztery kryteria stały się punktem wyjścia dla stworzenia kwestionariusza wypalenia rodzicielskiego. W każdej z czterech wymienionych sfer znajdują się 23 pytania. Jednak dlaczego o tym mowa? Ponieważ okazało się, że w Polsce mamy najwyższy poziom wypalenia rodzicielskiego spośród 42 badanych krajów. Jak można przeczytać na stronie fundacji, nie widać po mnie. Kwestionariusz był wykorzystany w szerokim badaniu przeprowadzonym w 2019 i powtórzonym w 2020 roku. Objęło ono 42 kraje z całego świata. Wyniki pokazały, że najmniej zniechęceni są rodzice m.in. z Tajlandii, Wietnamu, Turcji czy Urugwaju. W niewielkim stopniu dotyka on także Włochy i Japonię. Jednak jest on silny w rozwiniętych i rozwijających się krajach Zachodu, które wiodą prym w tabeli. Wyniki uplasowały Polskę na pierwszym miejscu. Za nami są Stany Zjednoczone oraz Belgia. Wypalenie rodzicielskie w Polsce dotyczy 2% ojców i nawet 9% matek. Widać, że znacznie częściej dotyka ono kobiety. Trudno jednoznacznie mówić o przyczynach tak wielkiego kryzysu wypalenia rodzicielskiego w Polsce. Jednak przyczyny te na pewno są złożone, bo stanowią one kompozycję uwarunkowań środowiskowych, psychologicznych i kulturowych. Gdy zerkniemy na te psychologiczne aspekty, to wychodzi na jaw coś niezwykle interesującego. Badacze stoją jednak na stanowisku, że to nie czynniki społeczno-demograficzne w znaczący sposób wpływają na występowanie zjawiska. W dużej mierze zależy ono od cech osobowościowych. Zdecydowanie bardziej narażone są na niego osoby neurotyczne, o dużej zmienności emocjonalnej i pesymistyczne, o katastroficznym sposobie myślenia, a także rodzice z niewielką odpornością na stres. Przyczyny psychologiczne podbijane są dodatkowo wielkimi oczekiwaniami, nie tylko ze strony otoczenia, ale również oczekiwaniami względem samych siebie. Ważną przyczyną jest także perfekcjonizm rodzicielski. Opiekunowie wyznaczają sobie wysokie standardy zarówno zachowania w stosunku do dzieci, jak i zapewnienia im właściwego wsparcia emocjonalnego i finansowego. Nie zostawiają sobie miejsca na błędy. Gdy te się zdarzają, czują, że zawiedli siebie, swoje przekonania, a przede wszystkim dzieci. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt pewnej przemiany kulturowej i społecznej, z którą aktualnie mamy do czynienia. Można powiedzieć, że polskie społeczeństwo pod względem rodzicielstwa jest w pewnym okresie przejściowym. Żyjemy na styku dwóch idei. Pierwsza, będąca jeszcze tą podstawową nie tak dawno, bo zaledwie 20 lat temu. To kolektywizm. W przypadku tej idei dobro grupy, w tym przypadku rodziny, było na pierwszym miejscu ponad szczęściem jednostki zakładającej tę rodzinę, czyli po prostu ponad szczęściem rodzica. Oczywiście to nie jest tak, że jedno z drugim się wyklucza, jednak tutaj chodzi o pewną hierarchię tego, co było ważniejsze. Idea ta wciąż jest obecna w społeczeństwie. Druga idea natomiast to indywidualizm, kult niezależności jednostki. W takim nurcie dorastali i żyli przez wiele lat ludzie, którzy aktualnie stoją przed decyzją o założeniu rodziny lub nawet już to zrobili. Współcześnie ludzie zakładający rodziny stoją przed trudnym zadaniem połączenia tych dwóch idei. I coraz częściej okazuje się, że indywidualne cele jednostki mogą stać w sprzeczności z celami kolektywnymi, w tym przypadku rodzinnymi. Rodzicielstwo jest trudne, wymagające i okraszone niejednym poświęceniem na przestrzeni lat. Tylko że to nie jest koszt bycia rodzicem, a cecha rodzicielstwa, jego integralna część. Na tym polega inwestycja w potomstwo, które początkowo przez wiele lat jest bezbronne i niezdolne do samodzielnego życia. Logiczne jest więc, że aby umożliwić mu rozwój, zapewnić bezpieczeństwo i dobry start w dorosłe życie, potrzeba sporo energii. Można to porównać do ciąży. Kobieta bez nadwagi pod koniec ciąży powinna spożywać nawet kilkaset kalorii więcej niż w okresie poprzedzającym ciążę. Wszystko dlatego, że dziecko potrzebuje energii do rozwoju i podobnie już po narodzinach. Też potrzebuje tej metaforycznej energii do rozwoju. Więc czas, zaangażowanie i uwaga rodziców musi być dodatkowo wygospodarowana dla nowej osoby. I niech ta inwestycja będzie po prostu świadomą decyzją. Zarówno bez koloryzowania, jak i bez demonizowania rodzicielstwa.
Dziękuję za dotarcie do końca. Jesteś wytrwałym widzem lub widzką. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.